Dobry? Dzień dobry. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Tym razem jesteśmy z Tobołami, moi drodzy, w Rzeszowie. Jest to po raz pierwszy miasto odwiedzone przez nas. Wjeżdżamy do Rzeszowa. Słuchajcie, nie dowierzam. Normalnie jakby normalnie ktoś specjalnie dla nas posprzątał. Jest his. Ładna ulica, bez dziur. Trawniczki wygolone, normalnie jakby trawę ktoś pomalował sekundę temu przed nami, bo chyba wiedzieli, że Wyższa Szkoła Trenerska ma zajęcia. Bez kitu. Prezydent z Rzeszowa zadbał o to, żeby państwo z Wyższej Szkoły Trenerskiej poczuli się dobrze, normalnie, sami dobrze. Także jesteśmy teraz na dachu, nad City Fitem. A słuchajcie, w ogóle jesteśmy po dzisiejszych zajęciach, tak naprawdę. Jadę z windzie, Krzysiek do mnie mówi, ty chodź, coś ci pokażę, no nie? Mówię, co ty mi chcesz pokazać znowu? I mówi, chodź pojedziemy na górę, coś ci pokażę zajebistego. Słuchajcie, jest masakra normalnie. Zobaczcie, co tu jest. W ogóle ta galeria nazywa się Plaza. Tak. A na górze jest plaża. Jest plaża. Czajcie, więc plaza na plaży. Tak. I obczajcie w ogóle, co się dzieje. Jaki jest schiz w ogóle masakryczny. Tutaj gra sobie muzyczka. I można się pobawić, potańczyć, zajebiście. To miejsce zasłynęło, że na początku tutaj mecze piłkarskie wszyscy oglądali, więc to musiało być wypełnione po brzegi. Po brzegi, no. Jest tutaj wielki telewizor. Krzysztof, przejdźmy, może pokażmy, jaki jest w ogóle widok, nie? Tak, o. Tam sobie ludzie obsługują. Tak jest. Fubar, barownia. I obczajcie, co się dzieje, kochani. Widok. Ale masakra. Na miasto. Pod spodem mamy City Fita, w którym właśnie prowadzimy zajęcia kursu trenera personalnego, którą oczywiście następną edycję planujemy już na grudzień 2016 roku. Także zapraszamy serdecznie na drugą edycję kursu trenera personalnego. Pokaż wszystkim, Krzysiu, jak można trzymać formę cały czas na fast foodach. Zobaczcie, co się dzieje. Tak jest. Pyk. Jest gitarka? Jest gitara. Jest gitara, o, ale jest na plaży, słuchajcie, wyszło słońce na plaży. Na plaży wyszło słońce, ludzie się opalają. Jakiegoś drinka będą nas. Coś takiego jest w Lublinie w klubie Rivera. Jest już coś takiego? Tak, od dawna, już tyle lat. Ja o tym nie wiem? No właśnie, nie zaglądam, rzadko w nim nie bywam w ogóle, nie? Leżaki. Można się wyłożyć. Leżaki, siedzaki. Ale trzeba ściągnąć buty chyba, wiesz? Chyba nie, można mają łazić. Dobry? Ciekawe, tu kiepy są zanurzone. Krzysiu, pokaż, jak można się zrelaksować po ciężkiej pracy. Zobaczcie, kochani, jak się można bardzo fajnie zrelaksować po ciężkiej robocie. Wyższa Szkoła Trenerska ma teraz relax. I sobie siedzą i relaksują się. Las na plaży. Kogo pozdrowimy? Pozdrawiamy oczywiście wszystkich naszych absolwentów kursu trenerskiego, dietetyki. Moi drodzy, rozwijajcie się, cały czas poszerzajcie swoją wiedzę, zdobywajcie klientów i oczywiście utrzymujcie się ze swojej pasji. Kasa. O to chodzi chyba, prawda, żeby robić to, co się lubi i nie czuć, że się po prostu pracuje. No, mamy nadzieję też, kochani, że w niedalekiej przyszłości nasze kursy, które będziemy odbywali w Rzeszowie, będą przyciągały większą falę. Liczyłem na to, znaczy chciałem bardzo, żeby było chociaż około 9-10 osób. Na szczęście mamy 12 osób, jestem bardzo zadowolony. Jak na miejsce, w którym nas po prostu nikt nie zna, myślę, że po prostu jest... Jak nikt nie zna, już nas wszyscy teraz znają. Wcześniej w Rzeszowie nikt nas nie znał, prawda? Nie miałem żadnego pojęcia chyba, że istniejemy, aczkolwiek może się mylę. Tak jest, ale jeżeli chodzi o centrum, byliśmy z Patrykiem w centrum, na rynku, na tym tak jakby deptaku 3 maja. Rynek, ja nie wiem, jak to w ogóle nazwać. Jest naprawdę bardzo fajnie. Rzeszów wielkością przypomina troszeczkę Lublin i jest naprawdę bardzo fajnie. Bardzo mi się to miejsce podoba. Słuchajcie, Rzeszów jest ogólnie bardzo dużym miastem w porównaniu do Zamościa. To Zamość to jest pipiduwa. 250 tysięcy z tego, co się wczoraj dowiedziałem, jest mieszkańców ogólnie w Rzeszowie. Także kochani, potencjał jest ogromny, przeokropny. Także jeszcze do wszystkich zaczynajmy się rozwijać, moi drodzy, spełniajmy swoje pasje i swoje marzenia. Patryk teraz spełnia swoje marzenia odnośnie sztuk walki. Bam. Teraz za bardzo się rozkręca, bo jak na kursach jest przerwa, to Patryk już nie ma innego tematu jak sztuki walki, wiesz. Rączki chodzą. Balachy, kołowrotki i te inne tego typu sprawy, jak Bonus BGC tam nawijał. Ja myślę, że ty, Bonus BGC jak na razie ma większy staż od ciebie. Ale Bonus BGC, do ciebie to mówię, no nie? Jakbyś chciał jakiegoś fajtu, no nie? Szczerze, w tym momencie nie ma problemu, możemy zafajtować. Tak jest. Pozdrawiam Cię, Bonus BGC, od razu. Pozdrawiam, Bonus, mordeczko. W windzie zawsze wychodzą zajebiste materiały. Materiały w windzie. W windzie można wiele rzeczy. A wiecie, że winda to jest takie miejsce, tak jak w kościele, no nie? W windzie jak wchodzą osoby, które się kompletnie nie znają, no nie, Krzychu? No, tak stoją w ciszy. Nikt się nie odzywa. To jest jedyne miejsce, gdzie jeżeli jeździsz publicznie z ludźmi, to się nikt nie odzywa. Tak jak w kościele, no nie? No nie? A... jak na przykład w kościele byśmy stali we dwóch, no nie? No. I ty byś się zaśmiał delikatnie, jest to do powstrzymania? Ja myślę, że odruchowo ty byś się zaczął brektać. No. Bo to by tak zadziałało, jak reakcja łańcuchowa. Bez kitu, ja pamiętam zawsze z małolata, miałem taką fazę, że jak szedłem do kościoła z mamą i tylko coś mnie rozśmieszyło, to już się nie mogłem w ogóle powstrzymać. No nie, ale była brekta bez kitu. Zawsze, nie dlatego się brektało, bo nie wolno po prostu. Uważaj, uważaj. U nas rozjedzie, dzięki. No, dzięki wielkie. No, wyleźliśmy już z plaży, znaczy z plazy. Do fury idziemy Krzysztofa. No właśnie, z Tobołami. Z Tobołami. Po Rzeszowie. Po Rzeszowie. I jedziemy do centrum. I zawijamy się do centrum, ale piękna pogoda. Zajebiście gorąco. Także moi drodzy, na bieżąco. Cześć, przyszedłem, wiesz? W końcu zdejmiesz czapkę, jak chociaż w klubie nie zdejmujesz, tak tutaj zdejmiesz. No, bo do kościoła wchodzimy właśnie. Do kościoła. Ameno. Chwilę się trzeba przeżegnać, no nie wiem. Amen. Amen. Właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, no nie? Że jak się zaczniesz śmiać w kościele, są ludzie, to jest taka lipa, że szok. Więc przestraszeni, wiesz, to. Przez taki Stolarczyk, wiesz, przestraszeni strasznie. Ludzie się modlą. Tak, ludzie się modlą, no. Ładnie widać. Tak. W kościele jeszcze tego nie grali. Jeszcze tego nie grali w kościele. Z Tobołami w kościele. Uspokój się, przyjdziemy tu. Jako turyści właśnie chcemy odwiedzić jak najwięcej miejsc w ogóle w każdym mieście, także dzisiaj jako kulturyści? Jako turyści. Tak. Kurwa macie. Głupole, kurde. Ja pierdolę. Weź oborę, tylko nawalili. Powiedz mi tylko jedną rzecz teraz, szczerze, no nie? No, ogólnie dla naszych widzów, no nie? Ja wiem, że może ktoś zaraz to zhejtuje albo coś tam, ale to weszliśmy po prostu z... No, my jesteśmy wierzący. Ja wierzę w pewne moje rzeczy, które robię. Ja wierzę ogólnie w Boga, nie chodzę do kościoła, bo jestem grzesznikiem strasznym. To raz wiesz co, ja nie wiem, czy wierzę w ogóle w Chrystusa, w Matkę Boską, ja w Maryję Dziewicę, która była dziewica i rodziła. Ja w te rzeczy chyba nie wierzę. Wierzę ogólnie w jakąś siłę taką nadprzyrodzoną, takiego ogólnego Boga, który stworzył po prostu to wszystko, cały świat, całą materię, antymaterię i tak dalej. Dobra, ja jestem wychowany w rodzinie katolickiej, u mnie zawsze się chodziło do kościoła, oczywiście ja nie chodzę do kościoła, bardzo rzadko, teraz nie wiem, ostatni raz byłem chyba rok temu w kościele, naprawdę, szczerze powiedziawszy. Powiedz mi, Stolarczyk, po co tam wlazłeś za mną? No, wiedziałem, że będzie ciekawie. No właśnie, dlatego weszliśmy sobie do kościoła, ale nie ze względów na to, żeby zrobić bekę, absolutnie nie ma takiej możliwości, od razu muszę to powiedzieć z tego miejsca, no nie? Tylko, że beka sama wyszła. No beka wyszła sama, no nie, dlatego tak jak powiedziałem wcześniej, w windzie tam była taka delikatna wizja tego, co się stanie właśnie, jak wejdziemy do kościoła, no nie? I jakbyśmy się nie pohamowali, nie powstrzymali, to prawdopodobnie ludzie by się na nas patrzyli jak na kretynów, no nie? Tak, i tak się patrzyli. No i tak się patrzyli jak na kretynów, no nie? W każdym razie. No bo na kogo mają dlatego w kościele, jak jest msza, jest cichutko, jedna osoba się zacznie śmiać, to już się zaczyna. Rechotanie. To już się zaczyna rechot, no nie? Ale ogólnie bardzo ładny kościół, piękne wnętrze, wystrojone, świetnie, bardzo mi się podobało. Tak. Także Krzysiek, kiedy byłeś ostatnio w kościele? Jest to u kolegi na mszy świętek się hajtał. A kiedy to było? W tamtym roku. No to tak, tak samo jak ja byłem też w tamtym roku, no nie, jeszcze ostatnio w kościele. A tak, u spowiedzi, kiedy ostatni raz byłem na bierzmowaniu, serio. A ja nie pamiętam nawet, kiedy byłem u spowiedzi, no nie? Chyba to było bierzmowanie. No, bardzo możliwe, no nie? Sami podchodzą, czajcie? Rozpoznał nas typ, że oglądał nasz filmik z Łodzi, jak żeśmy na tej mordowni rajskiej robili trening. No. Pozdrawiamy chłopaków z rajskiej oczywiście. Pozdrawiamy tego chłopaczynę, którego spotkaliśmy właśnie dzisiaj. Tak jest. 16 lat chłopaczyna. 16 lat ma, nie wygląda. Robi też MMA, także tak jest. Rozpoznał nas, że podobają się filmiki, także słuchajcie, dla takich samych komentarzy te filmiki warto, moi drodzy, robić. Jestem podjarany, także jak nas ludzie rozpoznają na ulicach. Jak jarasz się z tym. No jaram się po prostu. Zadowolony. No nie, tak. Że miłe to nie było. Zajebiście miło, mi się tak podobało. Jak nas ludzie po prostu zaczepiają, mówią, że oglądali filmiki, że nas kojarzą gdzieś z telewizji i tak dalej. Z telewizji Stila.pl oczywiście, no nie? Słuchaj, a powiedz mi, czemu taki przegarbiony chodzisz cały czas? Bo jestem chwytaczem, wiesz, łapaczem. A, ty chwytaczem jesteś. Jestem chwytaczem, dlatego muszę przegarbiony cały czas chodzić. Wiem, o co chodzi. No. A co myślisz, tak byś się wyprostował? A to nie, to już bym nie chwytał dobrze. Byłbyś prostownikiem wtedy. Nie, niektórzy nie zrozumią, o co chodzi, ale to... No, ale to nieważne. To nieważne, to inna historia. To jest inna bajka. Dzień dobry, witam serdecznie. Respekcik. Witam. Pomyliłem Cię, myślałem, że mama dzisiaj. Ale wiesz co, często go mylą z mamą. Ale patrzę spod parasol. Znasz typa, nie? Znasz typa. Ale blisko jesteś, tak czy siak. To też wariuje. Też MMA. O, także Mameda typ spotkał, no nie? Słuchajcie. Ale bardzo często, bardzo często. Słuchajcie, jaja są takie, że głowa mała, no. Także, dobra, co chciałem powiedzieć? Dobra, wracając do tematu. Słuchajcie, dzisiaj na szkoleniu nasz kursant zadał mi takie pytanie. Słuchaj, Patryk, zadał mi pytanie, odnośnie opowiedział mi to, jakim jest fanem naszego Krzyśka kanału, którego prowadzi Krzysztof, i stwierdził, że nagrywamy bardzo fajne materiały odnośnie tego, czym się zajmujemy, ale miło bardzo, oczywiście dziękujemy. To Filip Koc, dokładnie, pozdrawiamy Cię, Filipku. Tak. Ale miał małe ale. Ja to Krzyśkowi oczywiście dzisiaj powiedziałem, skonsultowaliśmy to z Krzyśkiem. Może Krzysiek się na ten temat wypowie, jako prowadzący swojego vloga. Że coś za mało jesteśmy wulgarni, tak? Oczywiście. Za mało jesteśmy chamskie, za mało jaj robimy na kanale. Słuchajcie, no nie będziemy na siłę oczywiście robić jaj na siłę, żeby kogoś urazić. Ostatnio mieliśmy taką niemiłą sytuację, że zwrócili nam nasi subskrybenci uwagę, żeśmy tam troszeczkę niepotrzebnie brechtę puścili na konwencji tatuaże z jednego człenia, i zaraz oczywiście usunąłem ten fragment filmu, bo faktycznie było to troszeczkę niesmaczne, no tak. Więc no oczywiście przyznajmy się to jak najbardziej, nie było z tego żadnej konsekwencji, ale faktycznie mógłby kto zainteresowany, gdyby to obejrzał, mógł się źle poczuć, więc po prostu zdecydowałem, że usunę ten fragment, bo troszeczkę slipa. Natomiast takich oczywiście rzeczy staramy się unikać, no bo po co to komu potrzebne, nie chcę robić jaj kosztem po prostu innych osób. A oczywiście. To znaczy, ja może powiem tak pokrótce, jaki to miało oddźwięk, jeżeli chodzi o właśnie Filipa, który to w taki sposób interpretował, więc chodziło o to, że stwierdził, że my jesteśmy naturalni. W sensie, w sensie naturalnie nie chodzi o branie jakiegoś dopingu anabolicznego, tylko że naturalnie, jeżeli chodzi o nagrywanie materiału. Zachowania, tak? Słuchajcie, my nie możemy być nienaturalni, więc nie możemy używać. Więc nie możemy, oprócz tego, że jesteśmy naturalni, znaczy ja jestem naturalny, Krzysiek też jest naturalny, ale nie do końca. Słuchajcie, my nie możemy pokazywać innego naszego oblicza z tego względu, że będzie to później rzutowało na całokształt tego, czym się zajmujemy, kochani. Więc my jesteśmy naturalni i zachowujemy się naturalnie, powtarzam jeszcze raz, my jesteśmy naturalni, tak jak normalnie się zachowujemy na co dzień. Jeżeli byśmy chcieli prowadzić vloga, znaczy prowadzić, ja już mówię za nas dwóch, jeżeli by Krzysiek chciał prowadzić vloga, to moglibyśmy prowadzić vloga oddzielnego, gdzie byśmy robili jaja naprawdę konkretne, ale tak naprawdę nie wiemy do końca, jaki by to miało oddźwięk później, więc moglibyśmy stworzyć tak naprawdę dwa kanały. Jeden kanał, ten, którym się zajmujemy, i drugi kanał, gdzie byśmy sobie robili jaja i bekę. Przykładowo tak jak robi to nasz dobry kolega Patryk Szostak, ale on sobie robi bekę, on robi dobry kanał, ale jest tutaj jedno ale. Nie wiadomo, jakby to odbierały osoby, którym się podoba prowadzenie kanału pierwszego, a więc tego stricte naturalnego, gdzie się zachowujemy naturalnie. I podejrzewam, że brakowałoby właśnie tego, co prowadzimy teraz. Właśnie. Prawda? Czyli jest tu oczywiście troszeczkę wiedzy, jest troszeczkę jaj porobionych, jest nasze życie, są nasze wyjazdy, i myślę, że to po prostu przyciąga naszych subskrybentów, prawda? Więc tak naprawdę my się nie staramy, bo jeżeli bym powiedział, że my się coś staramy, to wychodziłoby na to, my coś udajemy. Więc na tych materiałach, które oczywiście nagrywamy, które nagrywa Krzysztof, my jesteśmy stricte naturalni. Po prostu pokazujemy, jak jest, no nie? Pokazujemy, jak jest. A jeżeli chcielibyście, to się tyczy wszystkich naszych subskrybentów, jeżeli byście chcieli, abyśmy naprawdę zrobili jakiegoś vloga konkretnie z jakimiś jajami, to my, kochani, o tym pomyślimy. I weźmiemy to pod uwagę, więc Filipku... Jeden pomysł już mamy. Patrykowi go wczoraj przedstawiłem, jeszcze nie będę się chwalił, jaki to pomysł, ale to będzie niespodzianka. Zobaczymy, czy w ogóle zrealizujemy ten pomysł. To taka groteska pewna, ale... I to będą prawdziwe jaja. To będą prawdziwe jaja. No, także w sumie tyle miałem ja do powiedzenia na dzień dzisiejszy odnośnie tego, co dzisiaj poruszałem, no nie, z naszym kursantem Filipem. Pozdrawiam Cię, Filipku, serdecznie. Pozdrawiam Filipa. Hello. Pozdrawiam Kraków. Pozdrawiam Rzeszów, Lublin i resztę świata. Warszawę też pozdrawiamy. Hello. Hello. A Łodzi nie było. No to Łódź! A jak chcecie, żebyśmy bluzgali, to już straci to całkowicie sens, moim zdaniem. Filip, ty teraz oglądasz właśnie dużo vlogów. Powiedz mi, co teraz jest takie na modzie, co młodego człowieka przyciąga do oglądania vloga? Powiedz mi. No dobra, zauważcie, bo to jest tak.